Raz, dwa, trzy, cztery, mam nadzieję, że mnie słychać, mam nadzieję, że mnie widać. To jest kanał Rap Now, ja jestem Tomek, na tym kanale sobie badamy różne rapowe premiery, około rapowe również. No i tak się zdarzyło, że mamy tutaj Kacperczyków, którzy wyszli 23 godziny temu tak naprawdę. Na YouTubie pojawił się numer, nie wiem dlaczego powiedziałem wyszli, Pokolenie Końca Świata. To jest tytułowy singiel z albumu, premiera albumu 23 czerwca, więc no miesiąc został niecały. No i sprawdźmy sobie, pierwszy singiel bardzo mi siadł, mam nadzieję, że ten również będzie co najmniej tak dobry, a może nawet lepszy. Widzę, że powoli się tutaj zbieracie, więc bardzo fajnie, jak słyszeliście już ten numer, bo była doba na to, no to oczywiście piszcie, czy to jest dobry numer, średni, czy słaby. Macie oczywiście taką ankietę, zawsze taka sama skala. No i fajnie, jak uargumentujecie swój wybór oczywiście. Ja jeszcze tego numeru nie słyszałem, więc nie wiem, co się pod tym kryje, ale po to to robimy w formule na żywo, żeby sobie o tym podyskutować, więc mam nadzieję, że też dorzucicie swoje 3 grosze. Ja jestem bardzo ciekawy, apel tylko zanim wcisnę play o łapy w górę, dzwoneczek, subskrypcję i ciśniemy po 10 kasubów. A teraz po prostu sprawdźmy sobie ten numer. Odpalam. Jest 1 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie. Nigdy nie widziałem tylu spadających gwiazd. Nie myśl o życzeniach, wszystkie spełnią się i tak. Mam 25 lat, nieraz skończył mi się świat. Już jak gdy wracałem do domu, dostałem wpierdol od karków. Jak wtedy, kiedy dostałem od ciebie kosza w parku. Życie to jest parkour, a ja boję się zjeżdżalni w aquaparku. Końcem świata miała być matura, puste konto w banku. Jestem tak wysoko, a mi było z lotów niż upadku. W dłonie ziemia już żegnałem się nieraz. Pokolenie końca świata miało dawno nie być nas. Przeżyliśmy już milenium i 2.0.1.2. Przeżyliśmy już ich tyle, że nie umiemy się bać. Końcem świata miało być to, kiedy spóźniał ci się okres. Końcem świata miało być, kiedy sąsiad kupił Porsche. Końcem świata miało być, gdy nikt nie przyszedł na koncert. Końcem świata miało być to, kiedy cię zawiodłem. Koniec. Hej, bez kitu, bardzo podoba mi się tutaj to, jak jest ujęty ten temat, że jednak gdzieś te końce świata po prostu są tylko osobiste, tylko chwilowe i później gdzieś dalej się to wszystko toczy i wydaje się malutkie po jakimś czasie, że te wszystkie przeszkody czy upadki to tak naprawdę upadeczki i przeszkódki i my je bardzo gdzieś wyolbrzymiamy. Bardzo przyjemne brzmienie oprócz tego, no i tutaj też było takie może nie przełamanie, ale takie uwydatnienie gdzieś po prostu tej energii w pewnym momencie. Bardzo, bardzo mi to siedzi. No i oczywiście ktoś może krzyczeć pod sceną, że to nie jest hip-hop. No nie jest. Ale nadal jest po prostu przyjemne. Poza tym wychodzi na kanale SBM-u. Dlaczego mielibyśmy tego nie sprawdzić? Ja się jaram. Dobrze to zostało napisane. Jeśli chodzi o wykonanie, to też. Ta forma jest bardzo intrygująca, przyjemna, nienachalna wręcz. Przeciwnie. I słucha się tego z dużym zacieszem, a jednocześnie można coś z tego wynieść, szczególnie jak jest się młodą osobą i potrzebuje się jakiegoś przekazu. Zauważyłem, że strasznie dużo numerów Kacperczyków są bardzo podobne tematycznie i brzmieniowo. A Lerek, być może wynika to teraz z tego, że po prostu tematyka jest taka, to jest tytuł albumu, więc może dlatego. Natomiast czy ja wiem, czy to brzmienie zawsze jest takie samo albo bardzo podobne? Takie samo to na pewno nie, a podobne dla osób, które codziennie gdzieś tego nie słuchają, tylko mają jakieś tam inne preferencje. No tak, to wtedy może się to wydawać identyczne. Tak samo osobom, które będą słuchać Kacperczyków, czy jakiejś innej alternatywnej po prostu wersji muzyki, na przykład drill w Polsce jest taki sam, wszyscy drillowcy brzmią tak samo. Więc no, myślę, że tutaj to jest kwestia tylko i wyłącznie spostrzeżenia, nie wiem, tego z jakiej perspektywy patrzymy. Słuchamy dalej, bo to przyjemne bardzo jest. W końcu będzie dobrze, bo to dopiero początek. Sąsiad jeździ nowym Porsche, a ja mam na twarzy uśmiech. Ktoś tam przyszedł na mój koncert, a kluby miały być puste. Ja też boję się poniedziałku i mam lęk wysokości podatku, trafiania w progi i upadku, lądowania bez telemarku.
Lęk wysokości podatku bardzo mi się podoba. No, żeby tylko takie lęki miały osoby w wieku Kacperczyków, to by było świetnie. I starsze również. To świat byłby naprawdę przecudowny, ale takiego określenia jeszcze nie było, więc szacun za ten wers. No ogólnie miało być źle, a jednak warto szukać tych takich pozytywnych wątków, że ktoś przyszedł na koncert, a nie że przyszła tylko jedna osoba, czy tam tylko pięć. Ogólnie trzeba się cieszyć tymi małymi rzeczami. Jest w tym dużo takiej prawdy, taka właśnie rozkminka na temat perspektywy i oceniania tego, w jakiej jesteśmy sytuacji, bo może jesteśmy całkiem dobrej i kiedyś za nią zatęsknimy. A na co dzień się uważa, że jest jednak beznadzieja. Ja się często na tym łapię, mimo tego, że jestem trochę starszy, że mógłbym więcej, że to ciągle nie to, co bym chciała. Może to są najlepsze lata, kiedy sobie żyję tak naprawdę. Robię, co chcę, mam pracę, po pracy sobie robię live'y. Wiecie, o co chodzi. Ktoś to ogląda, przychodzą jakieś osoby w ogóle, więc może to jest właśnie to, może właśnie o to w tym chodzi. Fajnie, że to jest też tutaj poruszane. Końce świata miało dawno nie być tak. Przeżyliśmy już milenium i 2012. Przeżyliśmy już ich tyle, że nie umiemy się bać. Dłoni ziemia już żegnałem się nieraz. Pokolenie końce świata miało dawno nie być tak. Przeżyliśmy już milenium i 2012. Przeżyliśmy już ich tyle, że nie umiemy się bać. A to jest jeszcze zrobione we współpracy z Perłą, więc widzicie, jak można tutaj... Ostatnio jest nagonka na reklamowanie alkoholu przez influencerów, ale na szczęście mam nadzieję, że Kacperczyki są za mali, żeby tutaj ta nagonka do nich dotarła gdzieś, bo to jest mocno hardkorowe ostatnio. No i cóż, widzicie, jak to wygląda, więc świetny numer we współpracy. Mam nadzieję, że solidnie na tym zarobili i fajnie. Natomiast jeśli chodzi o sam numer, no to brakuje mi takiego vibe'u pozytywnego mimo wszystko. No i tutaj też te spostrzeżenia odnośnie właśnie przeżywania, czy to 2.0.0, też mogę się pod to podpiąć, 2.0.0.0, czyli gdzieś po prostu ten przeskok, jeśli chodzi o, no miało się skończyć wszystko, tak? Jak rok 2000 się pojawił, później 2012 gdzieś tam w kalendarzu Majów też, później przyszła pandemia, której na przykład z dwa pokolenia poprzednie nie przeżyły żadnej. Te trzecie chyba to, no trzecie, drugie, to zależy jak to się liczy, miało wojnę, to totalnie coś innego. Mam nadzieję, że to nas nie czeka. Natomiast no, te końce świata się gdzieś pojawiają, takie umowne, medialne, którymi nas faszerują. I fajnie, że nadal żyjemy. Bardzo pozytywny vibe jest w tym wszystkim, mi się to podoba i to jest kolejny singiel, który gdzieś zachęca mnie do sprawdzenia całego albumu. To nie jest rap do końca, wiadomo. Nawet w ogóle, ale przyjemne. Nie wiem, czemu ta piosenka strasznie kojarzy mi się z takimi wakacjami. Tak, ale Rek, jest w tym taki motyw beztroski, bardzo dobrze, gdzieś urwania się po prostu z łańcucha obowiązków i codzienności. Lubię to po prostu i potrzebuję tego wręcz teraz. Nawet jak nie mogę gdzieś się urwać w tym momencie, no to takie rzeczy mi w tym pomagają, żeby przetrwać. Bardzo spoko. Propsy, panowie, no i będę sprawdzał kolejne rzeczy z ciekawością. Dzięki wielkie za obecność. Piszcie też w komentarzach, jak oglądacie zapis, bo będzie zapis tej reakcji, jeśli macie coś do dodania. Jak wy widzicie ten numer, patrzę na wasze głosy, 73% głosów na dobry, 20% na średni, 7% na słaby. To jest kwestia preferencji, ale nadal większość na dobry. Łapa w górę wlatuje, dlaczego by nie? Dorzucimy sobie komentarz, bo dlaczego by nie? 73% głosów na dobry. Bardzo. 73% głosów na dobry. Nie wiem, co tutaj więcej dodać. Kolejny singiel, który zachęca do odsłuchu całego albumu. No i tak, zostawmy to sobie, zostawcie też łapę w górę dla chłopaków, dlaczego by nie? Pyk, pyk, pyk.
Podbijcie też mój komentarz, jeśli chcecie, można sortować komentarze od najnowszych, tam go znajdziecie. Z mojej strony to wszystko, dzięki wielkie i zostawcie suba, dzwoneczek, łapę w górę, jeśli chcecie wpadać na kolejne reakcje. My za chwilę trochę zrobimy przeskok tematyczny w rzeczy mniej ambitne, zdecydowanie będziemy sprawdzać sobie fagatę nową, bo chcieliście, no to dlaczego by nie? Robię to dla was, drodzy widzowie. No i mamy jeszcze tam inne numery różne, więc mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do końca bloku reakcji, do 18.45. Do zobaczenia za moment na kolejnym live'ie na tym kanale. Trzymajcie się, cześć!